Siemka, kolejny dzień, kolejna restauracja, czwarta stykownia, jeżeli dobrze liczę. I wydaje mi się, że to jest taka, na którą dosyć dużo osób czekało. I jeżeli jesteście z Krakowa, jeżeli się interesujecie tematem stekowym, to prawdopodobnie trafiliście na tą restaurację gdzieś w social mediach. Szczególnie jeżeli posiadacie TikToka, to wydaje mi się, że algorytm podpowiedział wam tą restaurację. Jest to Butcher Grill, restauracja w ścisłym rynku Krakowa. I dosyć prężnie działają właśnie na socialach. Na TikToku mają, z tego co widziałem ostatnio, 74 tysiące obserwujących, a na Instagramie 31 im zaraz dobije, więc całkiem nieźle im idzie. I tu bym chciał też coś powiedzieć, ponieważ tam też nas znają. Rozmawialiśmy z nimi, jedliśmy tam i w ogóle doszedłem do wniosku, że to całe krycie się i kombinowanie, żeby restauracje nie wiedziały, że chodzimy, nie ma sensu. Wszystkie restauracje, które się wybieramy w tej serii w Krakowie, wiedzą, kim jesteśmy, więc bez sensu jest to chowanie się. Miejmy nadzieję, że nie faworyzują nas w żaden sposób. Chociaż dostaliśmy w jednym już warzywka, w drugim dostaliśmy serniczek. Zobaczymy, co będzie tutaj. Ale co, idziemy, wpadamy, nikomu nic nie mówiliśmy. Butcherzy mają bardzo ciekawego grilla, bo mają grilla argentyńskiego opalanego drewnem, więc steki robią się na żywym ogniu. I ciekaw jestem, jak to będzie smakować w porównaniu do innych grilli. Czy będziemy czuć ten posmak drewna? Jestem bardzo ciekaw, bo chłopcy robią niesamowitą robotę na socialach. Jest ich wszędzie pełno. I zobaczymy, jakie to ma przełożenie na smak i na jakość. Oczywiście będzie tatar. Oczywiście będzie stek. Już nie powiem, że będzie na pewno deser, bo nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, czy damy radę zjeść deser. Ale poszukamy coś jeszcze, żeby sobie też spróbować. No i co? Chodźmy, zobaczymy, co dobrego dają w Butcherze. A jesteśmy na rynku w Krakowie, milion turystów, milion ludzi. Jesteśmy zaraz obok Butchera na ulicy Grodzkiej 5 i idziemy sprawdzić, co tam mają. W ogóle sprawdziłem oceny na Google'ach i to jest jedna z najwyżej ocenianych stekowni w Krakowie, bo ma 4,7 na 1000 opinii. A wszystkie, których do tej pory byliśmy, miały mniej. Więc zobaczymy, może to być też efekt tego, że to jest naprawdę przy bardzo, bardzo ruchliwej ulicy na środku rynku praktycznie, co zresztą widzicie w tym momencie. Konie jeżdżą, ludzie chodzą, helikoptery latają. Dobra, chodźmy coś zjeść. Dobra, tu mają w ogóle bardzo fajne to menu. Mają burgery i sandwiche. Na pewno chcę tatar, ale ten z wędzonym majonezem, marynowanymi i borowikami. Czy chcesz klasyczny? Nie, może być taki. Bo w ogóle to są dwa tatary. Jest klasyczny tatar wołowy i tatar z wędzonym majonezem, marynowanymi borowikami i oliwą szczypiorkową. I tego sobie wezmę, bo jest bardziej fancy. Chcesz karpacze z polędwicy? No weźmy sobie karpacze z polędwicy. No i steki. I mamy tak, wołowinę argentyńską sezonowaną na mokro. My nie będziemy chcieli sezonowane na mokro, jeżeli mamy na sucho. O jest, polska wołowina. Jak mam do wyboru wołowinę argentyńską sezonowaną na mokro, a wołowinę polską sezonowaną na sucho, to zawsze idę w tą sezonowaną na sucho. Nie każdy się może z tym zgadzać, ale w ogóle jest tańsza sezonowana na sucho tutaj. I mieliśmy niby brać najdroższą, ale bierzemy sezonowanego na sucho. Okej, okay. Bo tutaj są ziemniaki w popiele z klarowanym masełkiem i śmietaną ze szczypiorkiem. I tak. Ja bym to wzięła, dlatego że oni tu mają super ten argentyński... W ogóle czuć dymem w powietrzu delikatnie. No, to weźmy sobie te, zamiast frytek, weźmy sobie ziemniaki w popiele. Z takich ciekawszych rzeczy, które tutaj można znaleźć w ogóle w tym menu, to jest to, że mają selekcję własnych węgli, ale nie tylko, bo na przykład wiem z TikToka, że produkują też swoją musztardę. I oni ją tu mają, jako dodatek do steków. Jest właśnie jako musztarda Butchera, więc fajnie, fajnie, że sygnują coś swoją nazwą i robią coś sami. No to jest głównie stekownia, ale mają też burgery i my tego burgera jedliśmy od początku powstania w sumie i on był naprawdę wybitny. Nie wiemy jak teraz, ale można też tutaj je dostać po drugiej stronie i jest ich masa. Ale to, co mi tutaj smakowało ostatnio, jak byliśmy, to było ich pastrami, bo wiem, że też robią i było naprawdę spoko. Więc my dzisiaj nie jemy chyba pastrami,
Nie wiem, jemy? Nie, damy rady. Nie, tak, i tak się wykulamy. Może uda nam się deserek zjeść. Dobra. A jeżeli chodzi o te kanapki ich, no to jest tu nie tylko wołowina, taka wiecie, klasyczna jak do burgerów, ale w kanapkach typu The Old Butcher jest na przykład 250 gramów roast beefu sezonowanego na sucho. Mamy szarpane żebra wołowe, szarpaną łopatkę wieprzową. No i to pastrami, o którym mówiłam, więc ciężko się zdecydować. Jak przychodzicie na steki, to jest trochę łatwiej, bo jest tylko kilka do wyboru, ale kanapek no jest, patrzcie ile. Dużo. Na pewno sobie weźmiemy tatar z wędzonym majonezem, carpaccio z polędwicy, steka ribeye sezonowanego na sucho polskiego i do tego ziemniaki w popiele koniecznie. Czy my chcemy jakiś szpinak do tego albo kolesław? Szpinak może, no. Szpinak, to szpinak na śmietanie. Ale pachnie tu... No, ogólna się robię. Ten grill argentyński tutaj był robiony na zamówienie, specjalnie do tej restauracji. I to jest coś, co jest bardzo rzadko spotykane. Na pewno to jest najbardziej efektowne urządzenie do robienia steków, jakie widzieliśmy. Wielki, na płomieniach, drewno i bardzo dużo rzeczy w ogóle robią właśnie na tym grillu. Wiem na pewno, że oni słyną też z eksperymentów. Tak, Butcher na TikToku, na Instagramie słynie głównie z eksperymentów związanych z wołowiną. Sezonują w bardzo dziwnych rzeczach, typu wódka albo mleko z różnymi skutkami. Na pewno będziemy próbować też to, tylko troszeczkę na większą skalę, tak mi się wydaje, że będziemy... To znaczy na większą skalę? Że będziemy więcej tego sezonować, bo oni sezonują jednego steka. A myślę, żeby sezonować w różnych rzeczach, coś jak robi Guga, nie oszukujmy się. Ten zgapiam od Gugi trochę, zresztą to też jest content ściągnięty z zagranicy. Gdzie? Widzieliście tą lodówkę w ogóle u nas w mieszkaniu? Gdzie to ma iść? Nie u nas, u kogoś innego. Kto ma wolną lodówkę w domu na sezonowanie steków? Nie no, musimy ten. Trzeba mieć lodówkę do sezonowania. Ej, pachnie ogniskiem, tak totalnie. Tym ziemniaczkiem z ogniska. Tak, czuć ziemniaczkami do ogniska. Mam nadzieję, że to jest nasz ziemniaczek. Okej, dostaliśmy nasze przystawki, tatara wołowego i carpaccio wołowe. I jak mi się wydawało, że ładnie wyglądał tatar w cargo, no to tu wygląda jak małe dzieło sztuki. Carpaccio tak samo. Wygląda przepięknie. I teraz tak. Carpaccio mamy z pudrem suszonego borowika, serem bursztyn i oliwą szczypiorkową. W ogóle tu jest mus chyba. Nie wygląda jak puder. Polędwica jest opieczona naokoło. Rozpada się. Odrobinę tego musu z borowików. Trochę mało słone to wszystko, ale mamy sól. Natomiast tak, polędwica rozpływająca się, ale jak to polędwica? Te cebulki małe, przepyszne. O Jezu, dobrze, że wzięłaś to carpaccio. Odrobina soli jest perfekcyjne. Pyszne carpaccio. Ten mus z borowików i ta cebulka, wszystko razem. Ja już coś wiem, dlatego że podjadam tutaj za kamerą, bo nie mogłam się oprzeć. Rzadko kiedy jadamy tak naprawdę carpaccio. To jest moje chyba, nie wiem, drugie albo trzecie w życiu w ogóle. I problemem jest też to, że w niewielu miejscach jest po prostu dostępne. Ja mam jeden problem tylko, ale to nie jest wina przyrządzania tego carpaccio, ani jakości tego mięsa. To jest po prostu kwestia polędwicy. Że ona profil smakowy ma dosyć delikatny i tutaj czuć super delikatną wołowinę, ale tak smaku samego mięsa no nie jest dużo. Ale to, co się dzieje dookoła tutaj, czyli ten szczypiorek, te cebulki, ten borowikowy musik, który tutaj jest, to jest super. W ogóle bardzo ciekawe jest to połączenie tego sera bursztyn z carpaccio. W ogóle zobaczcie tylko, to jest samo robienie. O, szczawik do tego, też fajny. Trochę sera, ale tylko trochę tego sera, dobra? Bo on jest dosyć aromatyczny. Okej, mamy tatar. Marynowane borowiki, majonez wędzony. O, majonez tak mocno wędzony. Mega dobry. Tatar z tych już wymieszanych, ale te ostatnie są... Dostawaliśmy wymieszane, były fenomenalne, więc
jest trochę inny. Mniej czuć to mięso. Dużo dodatków jest. Bardzo jest drobno posiekany tym razem. Na pewno drobniej niż ostatnie dwa, które jedliśmy. Majonez jest fenomenalny. Tatar naprawdę dobrze przyprawiony, ale jest zdecydowanie, zresztą jak zobaczycie, bardziej widać ten biały kolor niż czerwony. Równo posiekane. Jak wiecie, my wolimy grubiej, ale smaczny. Okej. Bardzo dobry, ale chyba najdelikatniejszy z wszystkich, jakie jedliśmy do tej pory. Nie czuć tego mięsa pod językiem, pod zębem. Karpacze mi bardziej posmakuje tutaj tym razem. Tylko trzeba je dosolić, bo jest faktycznie troszeczkę niedoprawione, ale jak się tylko dosoli, to naprawdę jest pyszne. Jest inny od tego do tej pory, który jedliśmy, to raz, a dwa, no jest dla mnie zbyt delikatnie posiekany, czy zbyt bardzo posiekany. Jest okej. Okay. Nie mam do czego się przywalić, ale nie jest to najlepszy tatar, którego jedliśmy do tej pory w tej serii, ale to ten majonez wędzony, to jest hit. To smakuje jak ognisko po prostu. Jakbyście jedli smak ogniska, tego dymu. Ja bym chyba po prostu wolała, żeby ten tatar nie był wymieszany, tylko żeby było samo mięsko, sam ten majonez wędzony obok, tam grzybki coś, żeby można było sobie to wymieszać. Ja bym sobie to wymieszała po swojemu. No trochę za dużo jest faktycznie tych dodatków, za dużo tego sosiku, jakby w tym tatarze, a za mało tatara. I też jakbym wracała tutaj, miałabym wybrać jeszcze raz, to bym wzięła carpaccio. Tym bardziej, że one są w tej samej cenie praktycznie. Miałem trochę więcej tego carpaccio teraz i ten mus. I on jest spoko. Na pewno to trzeba dosolić, ale trochę zamula. Jest taki bardzo mocno zmielony. Ten sam smak grzyba, nie czuć pod zębem w ogóle, nie ma tej konsystencji. Ja wolę grzyby, jak czuć, one są też, same grzyby są mięsiste. I wolę właśnie takie, ale wszystko razem smaczne. Jesteśmy po przystawkach, były smaczne. Ale bez szału. Ale bez szału. No, jedliśmy już lepsze w tej serii. Tych dwóch rzeczy, prędzej carpaccio. Znaczy, tatar też był smaczny, ale mało tatarowy. Poza kamerą rozmawialiśmy i doszliśmy do wniosku, że trochę przypominał w smaku sałatkę jarzynową. W sensie bardzo słabo wyczuwalne było mięso. No kurczę, no najgorsze jest to, że właśnie nie czułem smaku wołowiny. Czy ja myślę, że będzie smakował osobom, które boją się tatarów? Tak, jeżeli to jest na przykład, nie wiem, wasz pierwszy tatar i się boicie, nie wiem, smaku surowego mięsa, konsystencji, no to będzie super. On był super komfortowy, był mięciutki, delikatny. Tak, no rozpływał się w ustach przez to, jak był też przyrządzony, posiekany. Ale to nie jest nasz ulubiony tatar. To nie jest po prostu, to jest tylko nasza opinia, więc nie sugerujcie się do końca, ale... No wolimy jednak w tatarze jak czuć tatara przede wszystkim. Ale tutaj w karcie jest jeszcze inny tatar, taki klasyczny. Właśnie, jest jeszcze tatar klasyczny. I nie zapytaliśmy, czym się różnią. Poza tym, że jeden ma dodatki, a drugi nie. A może ten klasyczny, on jest na przykład grubo ciechany i może źle po prostu wybraliśmy. Może źle wybraliśmy. No co, czekamy teraz na steki, na danie główne i zobaczymy. W ogóle zamówiliśmy sobie 400-gramowego antrykota sezonowanego na sucho z polskiej wołowiny. I do tego pyszne, pieczone, zobaczymy czy pyszne, pieczone ziemniaki w popiele. Przez charakterystykę tego grilla, którego to mają, właśnie mogą zrobić ziemniaki pieczone w popiele. I zobaczymy. Czy faktycznie będą, chociaż już tu jesteśmy i czuć w powietrzu zapach pieczonych ziemniaków, takich właśnie ogniskowych. Słuchajcie, chwilka przerwy w filmie. Chciałem was tylko poinformować, że do mojego sklepu trafiły kolejne rzeczy, które możecie kupić. Oprócz dostępnych wcześniej termometrów, fartuchów i rękawic, do naszej oferty trafiły także praski do burgerów, deski dębowe oraz szczypce, dzięki którym robienie steków będzie jeszcze łatwiejsze. Więc jeżeli chcecie, to wpadajcie. Wszystkie linki znajdują się pod filmem i na stronie kanału. Zachęcam was serdecznie. Dzięki temu wspieracie kanał. No i macie naprawdę jakościowe narzędzia do robienia steków. Dzięki za teraz, a my wracamy do filmu.
Okej, dostaliśmy naszego steka, 400 gramów, to widać, to jest 400 gramów. Piękny, duży kawał mięsa. Bardzo dużo zapachu w ogóle tu jest dymnego. Tak, jest, mamy też te ziemniaki, czuć bardzo mocno. Ziemniaki nie wyglądają, jakby były w popiele pieczone. Na pewno są przypiekane na grillu. Wyglądają pięknie. Generalnie wszystko wygląda ładnie. Tego szpinaku jest tak dosyć mało, szczerze mówiąc. Myślałem, że będzie więcej. Śmietankę mamy do ziemniaków. I jedną papryczkę padron, z tego co widzę. Tu jest coś fajnego. Pomimo tego, że jest na grillu robiony ten stek, to ma bardzo ładny i równy krust. Jest cały ładnie wypieczony. Nie ma tych kratek, nie ma nigdzie przepalonego miejsca. Dobra, kroimy i zobaczymy, jak wygląda w środku. Kolejny idealnie zrobiony stek. Idealny, medium, rare. Ten kawałek tu, te wspomniane spinalis dorsi, jest gigantyczne w tym steku. To, co by nie robić, to będzie pyszne i miękkie. Dlatego ja zaczynam od drugiej strony. I on jest posolony. Tak, on jest posolony z góry, na pewno solą w płatkach. Nie wiem, czy bym zgadnął, że jest akurat na tym, na ogniu. Jest bardzo dobrze przyprawiony, na pewno. Chociaż chyba sól jest dodana tylko na końcu, ale jedliśmy bardziej miękkie te steki. To nie jest najbardziej miękki stek, jakiego jedliśmy na pewno. Ale tam nie było informacji, ile dni był sezonowany. Właściwie tak, nie pytaliśmy się. Musimy się spytać, ile był sezonowany. Jest bardzo dobrze zrobiony, jest dobrze doprawiony, jest smaczny. Jeżeli chodzi o kruchość, to nie jest topka na pewno, ale jest smaczny. Myślę, że jakbyście tu przyszli i zjedli sobie takiego, to bylibyście zadowoleni, jeżeli to by był jeden z waszych pierwszych steków. Ja sobie spróbuję jeszcze tej części najbardziej miękkiej, ze spinalis dorsi. No tu jest mięciutkie, naprawdę dobre. No ale to jakby naturalne. Dobra, ja sobie jeszcze spróbuję dodatki. Ziemniak. Ziemniaczki dobre. A nie wiem, czy mi bardziej nie smakowały frytki wedwedzie. Szpinak zapiekany z parmezanem. Właściwie nie jest zapiekany chyba, bo jest posypany parmezanem. Nie, on jest w śmietance, wiesz? Dobry, normalnie by mi bardzo smakował. Brakuje ci czegoś? Brakuje mi tego, co było w edredzie, czyli struktura liści. Taka, wiesz, że tam się gryzło, okay. I było czuć to. Tutaj znowu jest coś troszeczkę takiego jak z satarem. Czyli jest tyle śmietanki, że wszystko jest dobre, wszystko jest smaczne, ale w każdym jednym trochę czegoś mi brakuje. Aha. Nie czuć sezonowania. Na końcu trochę. Tak? Mhm. Delikatnie. Jest na pewno lepszy niż nie. Dobra, ale nie ma efektu gorzkiego? Nie, nie ma żadnego gorzkiego miejsca. Jest świetnie zrobiony. Zdecydowanie drugi najlepiej zrobiony stek, jaki jedliśmy. Tak? Moim zdaniem. Jeżeli chodzi właśnie o to, że jest cały pokryty tym krustem, cały jest zrobiony idealnie, nie ma tych szarych miejsc. Pomimo tego, że na grillu, pomimo tego, że na ogniu. No dobra, spróbujmy. Wygląda mega dobrze. Dla mnie pachnie sezonowaniem, ale leciutko. Ale może to być też efekt tego dymnego ognia po prostu, na czym był robiony. Bo zastanawiam się, on jest naprawdę dobry i mi smakuje, dlatego że jest mega słony, a ja uwielbiam słone. I powiedziałabym, że to jest jeden z lepszych, które do tej pory jedliśmy, ale nie najlepszy. Już tłumaczę dlaczego. W porównaniu do reszty, ten jest mniej kruchy. I tylko tyle, bo faktycznie krust, czy to jak jest wysmażone w środku, to jest super, ale czuć go pod zębem bardziej niż ten sezonowany 40 dni u Edreda, czy tam 100 dni, no to wiadomo, nie porównuję, bo to jest eksperyment już. Powiem tak. Gdybym Kamil mi to zrobił w domu, byłabym bardzo zadowolona. Gdybym przyszła do knajpy na steka, też bym była zadowolona. Ale dwa dni temu jedliśmy naprawdę wybitny kawałek mięsa. I ten jest pyszny, jest świetnie zrobiony, ale tamten był lepszy. Ja jestem dzieckiem wychowanym na ziemniaczkach z ogniska. Uwielbiałam zawsze. I liczę na to, że to mnie jakby przeniesie mnie to w lata 90. Gdzie jest ognisko? To jest dobry ziemniak, tylko nie ma ogniska. Dobra, ale chyba chciałam czegoś innego.
mam inne oczekiwania po prostu. Ale żeby być fair, no to muszę przyznać, że to jest kawał ziemniaka. Uczciwy, taki wielki. Jest bardzo smaczny. Jest smaczny. Bardzo jest komfortowy. My mieliśmy chyba inne po prostu oczekiwania, bo chcieliśmy z czarną, z popieloną skórką. Szpinak zajebisty. Ja jestem szpinakarą. Mogę jeść każdy w dowolnej formie. Ja bym się nie czepiała o to, że brakuje mi tam struktury liści. Zjem każdy, a jak jest ze śmietanką i parmezanem, to już w ogóle. No dobra, spróbuję najlepszego kawałka. Po ten kawałek bym tutaj wróciła. Jakbym za każdym razem dostawała taki wielki spinalis dorsi i tak zrobiony, to jest naprawdę świetnym kawałkiem mięsa. Tu jest właśnie ta kruchość, tu jest ta struktura, ta taka, kiedy się rozdwarstwia. I po to jemy wołowinę w takim wysmażeniu, żeby mieć takie doświadczenia organoleptyczne, nie tylko smakowe, ale też żeby doświadczyć tej struktury. W tamtym kawałku mi trochę tego brakowało, a jest spinalis dorsi i przez to, że jest w tym, to jest tak naprawdę, no powiedziałabym, że prawie połowa tego steka to był ten mięsień. Wszystko gra. Bardzo dobre. Serio. I w porównaniu do tego, co dostaniecie w wielu miejscach, no to macie super chrupiącą skórkę i mięsiutki środek. A jest przepaść pomiędzy tym a tym trochę. Ten jest mega zbity, ten kawałek mięsia, a ten jest super taki luziutki, nie? Okej, ja zjadłem dosyć trochę tego steka już i nie, no muszę powiedzieć, że to jest dobry kawał steka. Jakbyście tu przyszli, to na pewno będziecie zadowoleni. To nie jest jakiś taki wybitny, nie wiadomo jaki. Mi się wydaje, że przez to, jakie steki już jedliśmy w życiu, czego już próbowaliśmy, to mamy bardzo wygórowane oczekiwania. Gdybym przyszedł na tego steka normalnie jako klient, jako laik, nawet nie jako laik, ale osoba, która je te steki po restauracjach, to jest naprawdę świetnie przyrządzony stek. Jemu brakuje tylko i wyłącznie kruchości, bo smak jest, ma smak wołowiny, jest dobrze doprawiony, jest zrobiony w punkt, tak jak chcieliśmy. Świetnie jest usmażony. Moim zdaniem to jest drugi najlepiej usmażony po Edredzie. Słuchajcie, też weźcie pod uwagę, że to jest przy jednej z najruchliwszych ulic na rynku w Krakowie, więc to mogła być totalna łapanka na turystów, a nie jest. To jest dobry jakościowo stek. Po prostu my jedliśmy już lepsze. To jest jeszcze jeden atut, którego nie mają inne knajpy. Jest zrobiony na ogniu. I ten ogień trochę tu jednak czuć. Może to jest efekt tego, że ten zapach ognia się unosi w powietrzu, tego drewna. Czuć, ale delikatnie. Ale tak bardzo delikatnie. Myślę, że może jakbym miał dwa steki obok siebie, to może bym bardziej czuł różnicę. Nie wiem. Myślę, że większość osób, które przyjdą tutaj, dostaną takiej jakości steka, będą bardzo, bardzo zadowolone. Ogólnie kawałek mięsa jako mięso jest naprawdę spoko. Ja mam jeszcze jedną uwagę. My przywykliśmy już do tego, że jemy zimne steki. Nie wiem, czy ktoś z Was spróbował kiedyś zimnego steka. No nie jest to najlepsza rzecz na świecie, bo on tężeje. Robi się trochę twardszy. Ten smak też no nie jest tak dobry, jak kiedy jest ciepły po prostu. A tutaj mi naprawdę smakuje zimny stek. A im dłużej jem, tym mam kolejne wnioski. Więc myślę, że podsumowanie sobie nagramy na zewnątrz już, kiedy będziemy się czuć troszkę bardziej swobodnie. W tym momencie dobry strek. Jeśli chodzi o kruchość, to jest gorzej niż jedliśmy po prostu. Ale smak jest bardzo dobry. Mam kilka przemyśleń odnośnie sezonowanej wołowiny. Wydaje mi się, że 40 dni... Właśnie nie wiem, ile tu jest sezonowany, ale że 40 dni sezonowanie na sucho to jest za krótko, żeby wyczuć tak, żeby mi to pasowało. Żebym się ucieszył z tego, że mam sezonowanego steka na sucho i żeby była taka różnica w smaku w stosunku do sezonowanego na mokro. Ale weź pod uwagę też to, że nie każdy będzie lubił ten smak, ten dodatkowy walor smakowy. Niektórzy wiem. Może wolą właśnie mniej aromatyczne, dlatego na przykład jedzą roast beef. Dzisiaj słyszałem, bo oglądałem sobie film Gugi nowy, o którym ci wspominałem wcześniej, gdzie był w Hiszpanii, gdzie dają steki raczej w stopniu wysmażenia blue. No nie, on się w Hiszpanii, z nimi kłócił, tylko we Włoszech. We Włoszech. I on się kłócił z nimi. On mówił, że oni tak najbardziej lubią. Ja mi tłumaczył, że najlepszym wysmażeniem jest medium rare. I oni, że nie, bo wszyscy chcą tak jeść, że chcą mieć blue. Najbardziej, żeby czuć mięso.
On powiedział tak. If you enjoy it, it's totally fine. But it's not the optimum way. There's many different ways to eat pasta. You don't have to cook al dente if you don't want to. But the right way, what's the right way? You have to cook it al dente. You have to cook it al dente. That's the correct way for you to enjoy it. Same thing with the meat. I to samo jest, wydaje mi się, ze stopniem wysmażenia i sezonowaniem. Że oczywiście, że możesz, ale wydaje mi się, że najlepszy stek, najlepiej potraktowany, chyba najbardziej taki z szacunkiem do produktu, to jest taki wysezonowany, żeby było czuć to sezonowanie, żeby dostał kolejnych aromatów. No ale ja chyba trochę, ja trochę już cybuję, nie? To jest twoja opinia, bo ja wiem, że na przykład jest masa ludzi, którym przeszkadza zbyt duża ilość smaku umami i mięsa. I raczej szukają polędwicy albo rozbefu właśnie to po prawda. To, żeby nie czuć struktury czy smaku. I jeszcze zalewają to sosem typu whisky albo pieprzowym, nie? I to jest okej, okay, spoko, jedzcie tak, tylko to jest, jak ze wszystkim, nie ma jednego idealnego sposobu na stek. Fajnie, że każdy lubi coś innego. My wam pokazujemy, jak my jemy i co nam podchodzi i dlaczego. I tłumaczymy też troszeczkę te niuanse. Nie ma pecha Butcher, że przyszliśmy tutaj po Edredzie. Tak mi się wydaje. Że chyba okay. Tam nam tak trochę po prostu podbiło. No i tam się faktycznie ten stek rozpływał. I miał to sezonowanie. Było czuć w jednym i w drugim. To teraz najważniejsze pytanie. Serniczek? Ja bym coś spróbował. Tak? Masz miejsce? No ja mam. Sprawdźmy sobie pana kwotę samą. Tuściutka, mięciutka. Dobra. Dużo tego kremu pistacjowego. Dobry krem pistacjowy. Ciekawa jestem, ile tak naprawdę z was jada deser po obiedzie, bo tak. Żeby być fair, to muszę przyznać, że no my nie jadamy w domu deserów. No i u mnie w domu też nie było takiej tradycji, żeby po obiedzie był deser, chyba że w niedzielę, to wtedy było ciasto. Wychodzenie do knajpy, gdzie jemy, tak jak tutaj, czyli przystawkę, obiad i deser, jest takim konstruktem takim społecznym, że tak jedzą ludzie. Tylko nie wiem, jadacie tak normalnie? Co powiesz o pana kocie? Idolo. Robisz sobie ranking deserków? Mało bezy. Mogłabym być trochę więcej, ale i pana kotta, i ten mus pistacjowy, super. A w sumie to jest takie dwa w jednym. Trochę pana kotta, trochę serniczek. Nie? Powiem tak. Dobre takie nie za słodkie. W sensie bardzo słodki ten mus pistacjowy, ale pana kotta taka delikatna, bilansująca to. Więc tak nie zamula. Dobra, pojedliśmy. Bardzo smacznie, większość, ale myślę, że podsumowanie sobie zrobimy już po wyjściu. Jeżeli chodzi o Butcher Grilla, to wydaje mi się, że jeżeli jesteście turystami, jesteście na rynku, to jak najbardziej możecie przyjść. To nie jest taka pułapka na turystów, jak to często bywa. Bardzo dobrze zrobione mięso, bardzo smaczne mięso. Oczywiście, tak jak wspominałem wcześniej, nie było tak miękkie, do jakiej się przyzwyczailiśmy, ale naprawdę dobre, bardzo dobrze zrobione. Więc jeżeli chodzi o steki, to możemy zdecydowanie polecić. Jeżeli chodzi o tatara, to tam nam nie zagrało to, co słyszeliście, ale daliśmy znać w ogóle kucharzowi, bo rozmawialiśmy z nimi. Tak samo Daria powiedziała odnośnie ziemniaczków i podobno mają to zmieniać. Natomiast my musimy się tam koniecznie wybrać na burgery. Ja pamiętam te burgery, jak jedliśmy wcześniej i one naprawdę były wybitne. I na zwykłego tatara, bo się okazało, że zwykły tatar to jest niepomieszany, mięso jest osobne, wszystkie składniki są bardziej taki, w takich bardziej klasycznym wydaniu typu cebulka, ogóreczek i takie rzeczy. I wydaje mi się, że chyba by nam to bardziej pasowało. Ten tatar uważam, że jest dobry dla osób, które nie jadły tatara, chcą spróbować i boją się tej konsystencji mięsa i boją się smaku mięsa surowego, to myślę, że to będzie taki bardzo komfortowy dla nich tatar. Nam nie podszedł, ale to wcale nie znaczy, że był jakoś zły. Deser bardzo dobry, też nie w naszej topce, ale na pewno bardzo, bardzo przyjemny. Wszystko jest smaczne, nic natomiast nie jest tam jakoś strasznie zaskakującego, ale no nie możemy powiedzieć, że cokolwiek nam nie smakowało. Po prostu kawał dobrego jedzenia. Jeżeli chodzi o ceny, to wyświetlą się gdzieś prawdopodobnie na dole. Ogólnie wyszło praktycznie taka sama cena za wszystko jak i w Mumu, i w Cargo, czyli 324. Dobrze mówię?
349, czyli gdzieś tam w tej granicy 350 zł cały czas się trzymamy, nie licząc oczywiście Edreda, no ale tam mieliśmy troszeczkę inne mięso. Także dzięki za dzisiaj, dajcie nam znać, co myślicie, dajcie znać, czy byliście, czy wam smakowało i co, widzimy się w kolejnym filmie, zostało nam jeszcze kilka stekowni do sprawdzenia, więc jak jeszcze nie subskrybujecie, to wiecie, co zrobić. Trzymajcie się, na razie, cześć.